Nowa para prowadzących, Dzień Dobry TVN, Paulina Krupińska, Damian Michałowski. Czy ty byłaś zaskoczona tą informacją? Szczerze powiedziawszy, dopiero się o niej dowiedziałam. Natomiast uwielbiam i Paulinę, i Damiana i uważam, że są profesjonalistami w każdym calu. I to jest fajna para, jak o tym słyszę. Będą do siebie pasować. Trzymam kciuki za ich oboje. Bardzo, bardzo fajny duet. A masz dla nich jakieś właśnie rady, jako ty, jako już prowadząca Pytanie na śniadanie? Oni mają bardzo duże doświadczenia, wprawdzie może nie prowadzą śniadaniówki, natomiast każdy z nich prowadziło swoje programy. Damian też zresztą pracuje, czy ma bardzo duże doświadczenie radiowe. I jakbym mogła im coś radzić, to przede wszystkim, żeby pamiętali, że są tylko ludźmi. Jak zdarzy im się pomylić, żeby też pamiętać, że to jest telewizja na żywo i widzowie będą im to na pewno wybaczać. I oczywiście trzymam kciuki, żeby się dobrze tym bawili, dlatego że to jest po prostu przepiękny format i fantastycznie jest codziennie rano móc rozmawiać z nowymi gośćmi i spotykać inspirujących ludzi. Czy ty, zdarza tobie się na przykład oglądać Dzień Dobry TVN i podpatrzeć, jak tam konkurencja sobie radzi? W tej chwili mam poranki tak zapracowane, że przyznam, że rano rzadko mam czas na oglądanie telewizji, a jak już oglądam, to naszą, bo po prostu jest zawsze mnie to ciekawi, co u nas jest w programie, kto prowadzi, kto o czym mówi, więc tutaj akurat tak to wygląda. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!